Cześć, dzisiaj dowiemy się, co to jest stop loss i jak używać tej strategii przy inwestowaniu w akcje lub kryptowaluty. Stop loss to strategia, która polega na ochronie przed nadmiernymi stratami. Aby zrozumieć stop loss, należy zrozumieć specyfikę działania rynków kapitałowych. Bazują one na trendach, czyli przepływie kapitału, który powoduje wzrost ceny i odpływie kapitału, który powoduje spadek ceny. Jeśli inwestujesz w dane aktywo i widzisz, że po inwestycji cena spada, oznacza to, że następuje odpływ kapitału. Taki odpływ ma to do siebie, że może trwać przez dłuższy okres, a w związku z tym Twoja strategia inwestycyjna nie sprawdzi się w praktyce. Aby uchronić się przed nadmiernymi stratami, używa się strategii stop loss, która ogranicza nadmierne straty. Przykładowo inwestując w firmę Nvidia, po Twojej inwestycji okazuje się, że cena zaczyna spadać. Taki spadek może trwać dłużej niż kilka dni, więc aby ograniczyć straty, możesz sprzedać aktywo i z kolejną inwestycją poczekać, aż będziesz pewny, że cena osiągnęła swoje minimum. Wtedy Twoje szanse na to, że wstrzelisz się w tak zwane momentum inwestycyjne, są większe, a w wielu przypadkach możesz uchronić się przed podniesieniem nadmiernych strat. Poziom ochrony i limit stop loss każdy inwestor ustala samodzielnie. Jeśli jesteś przekonany co do inwestycji i inwestujesz długoterminowo, Twój limit będzie zapewne większy, na przykład w okolicach 10-15%. Jeśli natomiast jesteś tak zwanym traderem, stop loss aktywujesz zapewne bardzo wcześnie, widząc, że skończył się tak zwany moment wzrostowy. Stop loss to strategia ważna dla każdego inwestora, a jej celem jest przede wszystkim ochrona przed naszymi słabościami psychologicznymi i nieskończoną wiarą w to, że dana inwestycja jest tą właściwą.